Natalia Gacka-Dressler znana jest z programu Zeszyt Ćwiczeń w TVN Meteo Active, ale nie tylko przed telewizorami, ale również też w internecie wspiera kobiety z całej Polski. A dzisiaj zawitała do nas Natalia Gacka-Dressler. Cześć! Witaj! Jesteś mistrzynią świata w fitnessie sylwetkowym. Jak przygotowywałaś się do zawodów? Tak, zdobyłam tytuł mistrzyni świata w fitnessie sylwetkowym w 2012 roku. Przygotowania do takich zawodów nie należą do łatwych. Są bardzo trudne, ponieważ tak naprawdę każdy mój dzień z całego mojego życia musi być poświęcony wyłącznie diecie i treningom. Dieta jest bardzo restrykcyjna, nie mogę pozwolić sobie na moje ulubione smakołyki, a dodatkowo trening jest bardzo wymagający, ponieważ ćwiczę 2 razy dziennie, każdego dnia. Pierwszą sesję treningową rozpoczynam o 5-6 rano, w zależności od tego, czy miałam na 7 na uczelnię, tak, czy miałam o 8 godzinie pracę. Kolejny trening wykonywałam zawsze po pracy i po uczelni. Były to godziny późno wieczorne. Wracałam do domu, trzeba było przygotować posiłki na kolejny dzień i kolejnego dnia powtórka. Tak naprawdę każdy dzień wyglądał u mnie tak samo podczas przygotowań. Dobrze, ale powiedz mi, co Ci dały takie starty w zawodach? No, przede wszystkim dały mi tytuł, który dla każdego... To jeszcze gratuluję. Dziękuję bardzo. Myślę, że każda osoba, która jest takim prawdziwym sportowcem z krwi i kości, marzy o tym, aby osiągnąć właśnie tytuł mistrza świata. Przygotowywałam się do zawodów 8 lat. 8 lat zajęło mi właśnie zdobycie tego mojego upragnionego tytułu. Jest to wielki prestiż dla sportowca, a dzięki temu poza złotym krążkiem i pucharem, które stoją w moim najważniejszym miejscu w domu, zdobyłam ogromne doświadczenie i ten sport nauczył mnie wielu ważnych rzeczy. Nie tylko, że jesteś mistrzynią świata w fitnessie sylwetkowym, to Ty też jesteś autorką 2 książek. To może nam też trochę powiesz o tych książkach. Tak naprawdę sport ukierunkował moje życie, moje zainteresowania. Postanowiłam pójść za ciosem i dokształcić się w sferze bardziej medycznej. Ukończyłam studia wyższe na uczelni medycznej, kierunek dietetyka kliniczna. Co zaprocentowało tym, że otrzymałam większą dawkę motywacji, aby jeszcze poszerzyć swoją wiedzę w zakresie właśnie nie tylko fitnessu, nie tylko dbania o własne ciało, ale także jak poradzić sobie, kiedy zmagamy się z chorobami, a chcemy wyglądać dobrze. W związku z tym, obserwując rynek i patrząc na to, co dzieje się w księgarniach, postanowiłam właśnie wyjść naprzeciw kobietom, wielu kobietom i stworzyłam 2 książki, napisałam 2 książki. Jedna książka jest typowo ukierunkowana pod treningi, a druga typowo pod żywienie. Jesteś dietetykiem z zawodu i właśnie czy Ty też dla siebie układasz swoją dietę? Bardzo często układam dla siebie swój jadłospis, chociaż może to niektórym osób, które nas oglądają, wydać się dziwne, ale bardzo często jest tak, że sportowcy, którzy biorą udział w sportach sylwetkowych, nie są w stanie sobie ukierunkować i zaplanować jadłospisu. Tak naprawdę my nie widzimy do końca siebie jako sportowcy, czy te rezultaty, czy te zmiany zachodzą w odpowiednim kierunku, czy tak naprawdę widać ten postęp, na którym nam zależy, kiedy się szykujemy do zawodów i często musimy pomóc sobie zdaniem i podpowiedzią ekspertów, innych specjalistów z tej dziedziny. Osobie tak naprawdę, która tylko ćwiczy, bawi się sportem, nie jest wytrawnym sportowcem, nie ma problemu, mogę ułożyć jadłospis i bardzo chętnie pomogę w rozplanowaniu treningu, ale często sportowcy sami sobie nie potrafią zaplanować właśnie takiego cyklu przygotowań, ponieważ my jesteśmy bardzo negatywnie nastawieni do siebie, do swoich postępów i potrzebujemy pomocy drugiej osoby. A czy możesz nam powiedzieć, czego Cię nauczyły zawody? Wielu, wielu rzeczy. Tak naprawdę nauczyły mnie dyscypliny, samozaparcia,
Może wydać się Tobie to troszeczkę śmieszne, ale punktualności. Tak. Dieta wymaga ogromnej punktualności. Znaczy, ja też mam się wybrać na takie zawody. A masz z tym problem? Nie, no już się zmieniło. Już jestem bardziej odpowiedzialną osobą. Mając 33 lata Chrystusowe, no to wiesz, już się trochę zmieniło w moim życiu. Zatem dieta jednak uczy dyscypliny. Mając tak pościskany plan zajęć każdego dnia, musiałam wcześniej godzić i uczelnię, i pracę, i dwa treningi dziennie. No jednak musiałam zawsze sobie to rozplanować i rozplanowałam każdą minutę, rozplanowywałam każdą minutę każdego dnia. A poza tym, poza właśnie tymi, można to określić, cechami charakteru, dodatkowo ukierunkowałam typowo swoje zainteresowanie i tak naprawdę całe moje życie jest teraz poświęcone zdrowemu stylowi życia, zdrowej diecie, treningom, temu wszystkiemu, co powoduje, że jestem zdrowa i szczęśliwa. Niedawno wyszłaś za mąż i mnie bardzo interesuje, jakie menu było na waszym weselu. Każdy zadaje nam to pytanie, czy był ryż i kurczak standardowe, czy może same sałatki. Na naszym weselu, na naszej uroczystości tak naprawdę było wszystko, ponieważ otaczamy się ludźmi, którzy nie pasjonują się zdrowym stylem życia i typową dietą sportową, tak jak ja i mój mąż. Ale oczywiście było bardzo dużo zielonych sałatek, było też delikatne mięso, były zdrowe makarony, były ryże, także dla każdego coś miłego. Oczywiście ciasto też było i tort, chociaż ja nie przepadam za tortem, więc zjadłam kawałek i oddałam mężowi. Zostań fit, nowa ty w 180 dni to tytuł Twojej pierwszej książki, którą wydałaś. Tak jest. Ale czy tak naprawdę w 180 dni można zmienić swój tryb życia? Myślę, że tryb życia można zmienić z dnia na dzień. Ale aby ten tryb życia wszedł nam w krew, należy poświęcić temu troszeczkę więcej czasu niż miesiąc czy dwa. Pół roku uważam za okres odpowiedni do tego, aby nastawić się odpowiednio do zdrowego stylu życia, do diety i do ćwiczeń. Drugą książką, którą wydałaś, jest Dieta Fit. Co się w niej znajduje? Dieta Fit to książka zawierająca podstawowe zasady zdrowego żywienia, którymi kierowałam się podczas przygotowań do zawodów, a także którymi się kieruję w tym momencie. Zawiera także mnóstwo prostych, smacznych, tanich przepisów dietetycznych, które gotuję też na co dzień. Natalio, ty też dla nas przygotowałaś pewną niespodziankę. Tak, przygotowałam niespodziankę dla widzów. Jeżeli masz ochotę, aby książka Dieta Fit z moim autografem trafiła właśnie do Ciebie, napisz w komentarzach pod tym filmem, dlaczego książka ma trafić właśnie do Ciebie. Powodzenia! No i więcej wskazówek, jak zmotywować siebie do zmiany, znajdziecie na portalu wszechsmaki.pl. Zapraszam, subskrybujcie nasz kanał i za tydzień kolejny odcinek, tym razem kulinarny. Natalio, co nam zaserwujesz? Ugotuję makaron z dynią, ponieważ aktualnie jest na nią sezon. Brzmi bardzo ciekawie.